Nemanja Miłoszkowicz, kapitan Miedzi Legnica, znowu uratował punkty dla swojej drużyny, strzelając gola na 1-1, no ale to niestety za mało, by zainkasować 3 punkty, których bardzo potrzebowaliście. No tak, ta bramka dzisiaj nie wystarczyła. Miałem nadzieję, że się powtórzy ten mecz jak z Wisłą Płock, że zremisowaliśmy przy końcu pierwszej połowy, że w drugiej połowie ruszymy mocniej jak to i było i że nam się uda wygrać. Ale niestety nie było tak. Nie było tak, bo w drugiej połowie zmarnowaliście 3 doskonałe sytuacje. 2 razy wychodził Olaf Kobacki sam na samy, potem był Enriquez i w takich sytuacjach Miedź nie powinna mylić się. No jeśli popatrzymy na naszą sytuację na tabelę, to jest bardzo duży luksus nie trafiać takie okazje. Nie wiem, to są jakościowi zawodnicy, może trochę większa presja na nich, może nie wiem co, ale takie sytuacje musimy strzelać, bo wiemy sami, jak my tracimy gola, że nam przeciwnik uderzy raz 25-30 metrów i nam już spada, a my te nasze bramki, to musimy na nich zapracować bardzo mocno. Biorąc pod uwagę początek tego meczu, to właściwie stracony gol dopiero pobudził Was do takich żwawych poczynań ofensywnych, a przecież w Waszej sytuacji to chyba od samego początku powinniście grać o to, by strzelać jak najwięcej goli i wygrywać te mecze. No tak, zgadzam się. To już nie z pierwszym meczem, gdzie zaczynamy tak źle. Z Wisłą też tutaj tak było. Nie wiem, z czego to wynika. Trener nam zwrócił uwagę na to, że zaczynamy grać tylko w momencie, kiedy przegrywamy. I mówił nam, że jesteśmy w sytuacji, gdzie już od pierwszej minuty, kiedy sędzia daje gwizdek, że już przegrywamy, już mamy gonić, już się musimy czuć taki, że nie mamy nic do stracenia i że musimy grać tak trochę swobodnie i więcej atakować przeciwnika. Może łatwiej będzie grać w ten sposób w Gdańsku z Lechią? No, musimy się przełamać na wyjazdach. Wiemy, że Lechia też jest w kryzysie, że oni też nie że to też tam nie wygląda bardzo dobrze. Musimy wygrywać na wyjazdach też, bo jeśli takie mecze nie wygrywamy u siebie, musimy to nadrabiać w wyjazdach i robić niespodzianki, bo bez tego będzie nam bardzo trudno. No właśnie, sytuacja w tabeli robi się już naprawdę dramatyczna. Ciężko będzie się utrzymać remisując u siebie, a na wyjazdach przegrywając. No tak, zgadzam się, bo przed tą rundą mówiliśmy, które mecze mieliśmy obowiązkowo wygrać. I ten mecz dzisiaj był jeden z tych, który mieliśmy wygrać. I teraz, jeśli tak ten mecz nie wygraliśmy, to musimy, nie wiem, poczekać na Legię, na Rakowa, z którym nie liczyliśmy na punkty i wygrać z nimi. Bo inaczej to ciężko się będzie udało.